Upraszamy, Panie Jezu. Myśmy Twoim wzorem pragnęli być w Kościele, w którym jesteś obecny, żywy, prawdziwy, pod osłoną chleba. Prosimy o uleczenie rany, oziębłości serca. Tak wielu serca może być i w naszych. Moim, Twoim. Żeby nie było. Przez rok patrzymy na to. To się sprawuje kult Boży. W tym czasie zmienialiśmy skarpety, buty, a do tego się już przyzwyczailiśmy. Nikomu to nie przeszkadza, a tu się sprawuje msza. Na imieniny księdza. Kościół dokończy. A nie myśleć, że wszystko jest w porządku w moim i waszym życiu, bo nie będzie, jeżeli będziemy tak robić. W świątyni w Jerozolimie nie było Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii, a tu jest. Co się Pani chowa? Wy nie wymurujecie. Pytanie, kto może? Albo pomalować, albo cegłę położyć, a nie papiery w kościele. Prowizorki. Albo to jest Dom Boży, albo to szopa jest. Będziemy się modlić. Robotę trzeba zrobić. Nie ma ludzi modlić. Jak nie, to nająć pracowników, albo księdza zagnać do roboty. Ksiądz powiesił cegłę, jak się zrobił, ale koniec z prowizorkami. Za długo to jest. Prawdziwe nasze nawrócenie z oków herezji, uległości heretykom, pozornej pobożności, bierności, oziębłości. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w domu Ojca mego? Prosimy, Panie Jezu, o pomoc, aby to małe miejsce było godne domu, w którym mieszkasz, tabernakulu i w tym codziennie składany jest przez kapłana Najświętsza Ofiara Mszy Świętej. Byśmy nie mieli winy za to miejsce. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.